croissantów, dobrej kawy, pulp Provence z pięknymi pulpolami lawendy oraz niesamowitych zamków nad Loarą. Ale dość tego przywitania. Na dzisiejsze święto zaprosiliśmy wspaniałe osobistości, które zaprezentują się przed Państwem. Na początku zobaczycie Państwo człowieka, który wzrostem nie przewyższa przeciętnego gimnazjalisty. Jednak odwagi może pozazdrościć mu nie jeden z nas. Przed Państwem genialny wódz i strateg, Napoleon Bonaparte. Dzięki mnie kobiety noszą spodnie i nie wstydzą się tego.
może i teraz tam się udamy. Świetły płuc. Nasi zakochani poszli na kolację, a my mamy dla Państwa lekką przekąskę. N'importe quoi, il suffisait de ne pas avoir pris le sujet.